Tutaj my lubimy bardzo takie rzeczy. To jest ze sklepu kosmetycznego. Tu są takie labele, naklejki z różnego rodzaju upiększaczy. Tu są różnego rodzaju olejki i pudry do twarzy. I tutaj jak się przychodziło do sklepu, to były takie księgi kolorowe i było wszystko objaśnione właśnie w taki sposób, w takich księgach. Wszystko było w takich pięknych, oklejonych buteleczkach. No, dla mnie raj. A to są właśnie sklepowe reklamy. Mydła różne. I tutaj data jest 1873, więc bardzo stare. No, piękne one były. No i tutaj mamy reklamy właśnie różnych mydeł. I tutaj mamy proszek, możesz pokazać niżej, proszek do mycia zębów firmy Lion, czyli Lew. No. No i dalej różne reklamy, początek XX wieku. Tutaj mamy różnego rodzaju gazetki typu, nie wiem, Vogue albo Twój styl z tamtych czasów. Tu są różnego rodzaju pudry do mycia, czyli mydło w proszku. Piękne. Lubię takie opakowania. No i gablotki sklepowe. Tak było to wyeksponowane. Reklama pasty do zębów, tam jakichś środków upiększających i znowu gazetki, tym razem z 1900 roku, dotyczące piękności i pielęgnacji urody. A tu jest moja ulubiona sekcja, to znaczy też firma Shiseido. O, Shiseido. Teraz jest bardzo znana, no wtedy też musiała być bardzo znana. Zawsze były produkty z wyższej tak, półki. Górna półka różnego rodzaju kosmetyków. Widać, że od samego początku. Ale teraz już nie są takie kolorowe. Kiedyś były bardziej kolorowe te wszystkie rzeczy, nie? A teraz to wszystko jest szare. Zobaczcie, jakie niesamowitości. Te pudełka, naprawdę, jak się wchodziło do takiego sklepu, to wow było. Tu są mydła, a wcześniej pokazywałeś puderniczki. Tutaj mamy reklamę sklepu. Modystka to była. Robiła różnego rodzaju nakrycia głowy. I tu były właśnie takie gazetki reklamujące różne kapelusze i inne nakrycia głowy. A tutaj sklep pasmanteryjny. Pasmanteria, różne... Moja babcia to burdę kupowała taką, a tu mamy takie na przykład, jak to się mówi, ja to się nie znam, no takie nitki, przędza, o przędza chyba, z której można było robić różne rzeczy i szyć kimona i tak dalej. No w tamtych czasach to nawet apteka była kolorowa, bo to są akurat reklamy apteczne i tu są opakowania po różnego rodzaju lekach. Zobaczcie, jakie są niezwykle kolorowe. Niesamowite po prostu. I tutaj mamy różne tabaki, różne takie wziewne leki. Niesamowite, ale przede wszystkim te kolory. A tu mamy kolorowe opakowania po papierosach. Sklep dla dorosłych z różnego rodzaju alkoholami. Wow. I czekoladkami nadziewanymi alkoholem. I jeszcze ostatnia sekcja magazynów ilustrowanych z lat 1870-1920. Nie wiem, czy w tamtych czasach w Polsce były jakiekolwiek kolorowe gazety, aż muszę sprawdzić. Japonia 150 lat temu znacznie musiała różnić się od Europy. Widzę, że tu było więcej takich rzeczy, których w Europie pojawiło się dużo później. Tutaj na przykład mamy spektakle teatralne i tutaj mamy takie mini plakaty, ulotki właśnie zachęcające do oglądania spektakli. Owszem, na przykład w Paryżu albo w Nowym Jorku były różnego rodzaju występy i tak dalej, ale ja nie widziałem w żadnym muzeum tak ogromnej ilości kolorowych właśnie ulotek, plakatów, a naprawdę interesuję się tym, więc chodzę po różnych muzeach, a tutaj widzę, że Japonia 18, 19 i 20 wieczna na samym początku była niezwykle kolorowym państwem. No i nadal jest wszędzie neony, kolorowe światła. Japonia jest najpiękniejsza według mnie w
wieczorem. No tak, i tutaj jest tak bardzo dużo kolorów, prawda? Tak, wszystko się zapala i po prostu żyje swoim. Nawet Nowy Jork życiem. Nie jest tak bardzo jaskrawy. Nie, jak... nie znam bardziej kolorowszego kraju niż Japonia. Na przykład to, ja długo nie wiedziałem, co to jest, ale to są takie zalecenia, co można robić ze swoim czasem i to są jakby takie prototypy komiksów, które potem powstały w tym kraju. Tak więc tu jest napisane, na przykład takie zadania domowe może mieć kobieta albo jakieś na przykład dyscypliny sportowe może uprawiać i tak dalej, i tak dalej. Tak więc wszystko w takich małych, kolorowych obrazkach, niesamowite. No i tu potem już na początku... Pod koniec w zasadzie XIX wieku to są te pierwsze komiksy i satyra.